Witamy w naszym filmie Wymagania dotyczące nazw marek i logo w sklepie Amazon. Uwaga! Niektóre funkcjonalności wymienione w tym filmie mogą nie być jeszcze dostępne w Twoim kraju. Gdyby ktoś zapytał Cię o ulubiony napój, samochód, pastę do zębów czy przekąskę, zapewnie podałbyś markę. Dzieje się tak, gdyż kojarzymy marki z produktami, które lubimy i cechami, za które cenimy te produkty. Jeśli lubimy bogaty smak marki kawy, możemy na przykład spróbować także ich czekoladek. Marki pomagają nam rozpoznawać i zapamiętywać produkty. Przypominają nam, dlaczego je lubimy i odróżniają towary jednej marki od innych. Dzięki temu marki są przydatne dla klientów wybierających między produktami. Mogą również stanowić świetną okazję dla partnerów sprzedaży, chcących przyciągnąć i utrzymać lojalnych klientów. Ale czym dokładnie jest marka? Właściciele produktów i inne firmy tworzą marki przy użyciu dwóch podstawowych narzędzi: nazw marek i logo. Nazwa marki to tekstowy znak słowny składający się zwykle ze znaków alfanumerycznych, choć może również zawierać symbole. Na przykład słowo Amazon to nazwa marki. Logo marki to projektowy znak graficzny. Logo czasami zawierają nazwę marki lub mogą być samodzielnym symbolem. Marki tworzą i używają nazw marek i logo, a także aktywów marki, aby stworzyć identyfikację swojej firmy i produktów. Zobaczysz je na produktach, opakowaniach, tagach, stronach internetowych oraz w różnych miejscach w sklepie Amazon. Marki mogą używać tekstowej nazwy marki lub graficznego znaku logo do sprzedaży w sklepie Amazon. Należy jednak pamiętać, że gdy marka chce używać logo, jej znak projektowy musi zawierać nazwę marki. Na przykład marka mogłaby używać znaku projektowego, takiego jak uśmiech Amazon, tylko wtedy, gdyby zawierała nazwę Amazon. Wymóg ten pozwala Amazon potwierdzić, że nazwy marek wybrane lub wprowadzone w portalu sprzedawcy podczas tworzenia oferty produktu są sparowane z właściwymi produktami w sklepie Amazon. Kiedy marka używa nazwy marki lub logo w sklepie Amazon, musi również zapewnić ich trwałe naniesienie na produkty lub opakowania. Trwałe nazwy marek lub logo są zwykle dodawane podczas produkcji. Są drukowane, naszywane lub grawerowane na przedmiocie. Nie mają formy naklejki lub pieczęci, które można łatwo dodać lub usunąć po produkcji. Jeśli Twój produkt nie może być oznaczony marką, ponieważ są to meble, biżuteria i tym podobne, wówczas Twoje opakowanie musi nosić trwałą nazwę marki lub logo. Produkty można również sprzedawać w sklepie Amazon bez trwałej nazwy marki lub logo. Te niemarkowe produkty są wystawiane po wybraniu lub wprowadzeniu ogólny polu marki w portalu sprzedawcy zamiast nazwy marki. Ale jeśli Twoje produkty noszą trwałą markę lub logo, upewnij się, że podajesz swoją markę w ofercie. Jeśli to możliwe, zachęcamy również właścicieli produktów z trwałymi nazwami marek lub logo do zastrzeżenia swoich aktywów marki w wyznaczonym urzędzie. Na przykład w Unii Europejskiej marki mogą rejestrować się w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej lub w UE-IPO. Właściciele produktów mogą używać aktywnego, zarejestrowanego znaku towarowego lub, w niektórych przypadkach, zgłoszenia lub rejestracji znaku towarowego, aby zarejestrować się w Amazon Brand Registry. Dzięki temu cieszą się większą kontrolą nad stronami produktów i dostępem do zestawu narzędzi Amazon zaprojektowanych w celu poprawy wyników marki. Marki zastrzeżone korzystają również z ochrony prawnej swoich aktywów marki, które są uważane za własność intelektualną, WI, w kraju, w którym zostały opatrzone znakiem towarowym.
Jeśli marki nie zastrzegą swojej nazwy lub logo, mogą nadal oferować swoje produkty, uzyskując wyjątek od zwykłych wymagań rejestracyjnych określonych w polityce Amazon dotyczącej nazw marek. Zobaczą wówczas kod błędu 5665, gdy spróbują utworzyć nową ofertę przy użyciu swojej niezarejestrowanej marki. Aby uzyskać więcej informacji na temat znaków towarowych i rejestracji, przejrzyj nasz moduł Zarejestruj znak towarowy dla swojej marki w Uniwersytecie Sprzedawcy – Seller University. Więcej informacji o różnych sposobach wystawiania ofert przez właścicieli produktów markowych i niemarkowych znajdziesz w naszych modułach Sprzedawaj z zarejestrowaną marką, niezarejestrowaną marką lub produktami niemarkowymi. Jeśli dopiero tworzysz swoją markę lub logo, pamiętaj o najważniejszym. Powinny one reprezentować Twoje produkty. Nazwy marek i logo są dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach. Można je stworzyć na wiele sposobów. Dokładnie przeanalizuj produkty, które sprzedajesz i dlaczego klienci mogą chcieć je kupić przed zaprojektowaniem nazwy marki lub logo. Zapytaj, co czyni Twoje produkty wyjątkowymi, cennymi i niezapomnianymi. Pamiętaj również o poniższych wskazówkach. Postaw na prostotę. Najlepsze nazwy marek są często krótkie, łatwe do wymówienia i proste do przeliterowania. Uczyń je niezapomnianymi. Twoja marka i logo powinny się wyróżniać i być łatwe do rozpoznania i przywołania. Bądź opisowy. Wymyślanie wysoce kreatywnych nazw jest super. Ale jeśli są zbyt abstrakcyjne lub skomplikowane, mogą uniemożliwić klientom łatwe zrozumienie Twojej marki i produktów. Jeśli sprzedajesz wyróżniający się produkt, możesz chcieć umieścić go w swojej nazwie. Jeśli Twoje towary są określonej jakości lub typu, wybierz język lub obrazy, które to pokazują. Na koniec utwórz markę lub logo, które pomogą klientom nadać znaczenie i wartość Twoim produktom. Na przykład, jeśli Twoje produkty są przyjazne dla środowiska, rozważ powiązane słowa i obrazy. Są też rzeczy, których należy unikać podczas tworzenia nazwy marki lub logo. Nie chcesz używać obraźliwych lub niewłaściwych kulturowo słów lub obrazów. Upewnij się, że rozumiesz również, co słowa i obrazy w Twojej marce i logo oznaczają dla różnych odbiorców, zwłaszcza jeśli tłumaczysz tekst na inny język. Unikaj tłumaczenia nazw marki dosłownie z jednego języka na inny. Nazwy marek są specyficzne kulturowo i tłumacząc je słowo w słowo, często stracisz lub zmienisz pierwotne znaczenie. Nie chcesz też tworzyć nazwy lub logo, które są zbyt podobne do nazwy konkurenta. Nie pomoże to wyróżnić Twoich produktów na tle innych i może prowadzić do roszczeń o naruszenie znaku towarowego lub innych kwestii prawnych lub dotyczących własności intelektualnej. Twoja marka i logo mogą używać gry słów lub nowo wymyślonych słów, mogą wywoływać uczucie lub emocje. Możesz także pozostać przy opisaniu, kim jesteś i co produkujesz. Jakkolwiek zechcesz reprezentować swoje produkty, poświęć czas na burzę mózgów i zbierz opinie na temat swojej marki lub logo. Warto skonsultować się z agencją brandingową lub innym ekspertem. Na tym kończymy wprowadzenie do nazw marek i logo. Dziękujemy i życzymy udanej sprzedaży w sklepie Amazon.